Latem większość trenerów narzeka na to, że mało czasu na przygotowanie. Wam tego czasu starczyło? Nie zajmuję się rzeczami, na które nie mam wpływu. Czasu odpowiednio tyle, ile mogło być. I na pewno dzisiaj jeszcze przed treningiem mieliśmy szybkość na fotokomórkach. Wygląda to bardzo obiecująco. Tu jesteście pierwszy raz, to jest trener zadowolony z warunków, jakie tutaj zastaliście i z tych przygotowań, które z tego finiszu przygotowań do sezonu? Jestem bardzo mocno zaskoczony, oczywiście im plus. Myślę, że to jest ośrodek pod kątem jednej drużyny do treningu, taka top 5 w Polsce, tak uważam. I naprawdę mamy wszystko, co potrzebujemy, a nawet więcej. Co godzinę ktoś nas pyta, co jeszcze potrzeba, czy jest wszystko ok. Znakomita kuchnia, znakomita cisza, bardzo dobrze przygotowane boisko. Czego więcej chcieć? Panowie, więcej strzelamy. Jest tylko kawałek miejsca, palimy. Chodź, chodź, Wale! Zapnijmy, Walzio! Już do przodu! Brawo, Wala! Trenerze, czy ta stal, którą trener teraz buduje, to będzie zespół jakościowo porównywalny do tej, która kończyła sezon? Czy będzie mocniejszy? Nie lubię odpowiadać na niektóre pytania za wcześnie. Dla mnie to też jest jedna wielka niewiadoma. Wiele i drużyn, wielu i piłkarzy. Ta liga weryfikuje. Najpierwsza liga jest bardzo specyficzną ligą i wymienianie faworytów przed sezonem, bądź drużyn do spadku, bądź drużyn środka tabeli, zupełny bezsens. Myślę, że będziemy mogli sobie porozmawiać po rundzie jesiennej, ale też nie zawsze. Ona do końca będzie ciekawa, do końca będzie niewiadomą forma i dyspozycja wielu drużyn. Ja tylko chciałbym, żebyśmy nie złapali serii negatywnej. Każda drużyna w tej lidze ma swoją serię i mam nadzieję, że będziemy ją mieli tak krótką, jak w zeszłym sezonie pod moimi rządami w tej drużynie. Chcę strzelić klatę, idę po bramkę, kończę strzałem, kokiem pressingowym. 3 sekundy. Powiem, moment w meczu, który się wygrywa, trwa 2-3 sekundy. Dobrej decyzji, maksymalnego zaangażowania, dojścia do decyzji. To jest jeden moment, gdy wygrywa mecz. A dobrze to wygląda. Krzyk, motywacja kolegi. Wsparcie. I od razu zaczęły być bramki. Tyle na razie. Na rano, dziękuję. Zrobię rozbieganie jeszcze i później ponadkowo się... Sytuacja taka zdrowotna w drużynie. Czy wszystko jest ok? No z tym jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tylko Christian Göttinger zmaga się z takim drobnym urazem. Ale myślę, że już wejdzie w pełny trening od poniedziałku. Natomiast innych urazów w całym okresie przygotowawczym nie mieliśmy, dlatego wyglądało to naprawdę optymalnie, mimo naprawdę ciężkich przygotowań.